Wakacje to czas, kiedy jedni udają się w dalekie podróże, inni podziwiają ciekawe miejsca i zakątki w Polsce, a dzieci i młodzież często wyjeżdżają na letnie kolonie. Są też niestety i tacy, którzy w lipcu i w sierpniu swój wolny czas muszą spędzić w domach z różnych przyczyn. Często rodziców po prostu nie stać na zapewnienie swoim pociechom pobytu na kolonii czy obozie. Wydaje nam się, że w tym roku chętniej więcej osób korzysta z proponowanych przez nas form. I to zarówno dzieci szkolne, jak i dorośli. I tu jeśli chodzi o dorosłych, to korzystają w formie zorganizowanej zakłady pracy, ale też takie grupy młodych ludzi, które się organizują na osiedlach, tak, przy szkołach ponadgimnazjalnych i korzystają z tych ofert. Z myślą o osobach, które zostały w Nidzicy, Zespół Obsługi Oświaty i Sportu przygotował bogaty program aktywnego spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy mają do dyspozycji dwa roliki, halę widowiskowo-sportową, plac zabaw oraz skatepark. Na wszystkich tych obiektach ZOIS przygotował zorganizowane turnieje i zabawy. Działania są zaprojektowane do szerokiego odbiorcy, zróżnicowanego. Są to imprezy, które czynią z nas oglądaczy, ale przede wszystkim uczestników, bo stawiamy na taką rekreację. Aczkolwiek też w szkołach, wszystkie szkoły swoje boiska, place zabaw również udostępniają. Nie ma tam form, że zorganizowanych, ale są bezpieczne, ponieważ instruktorzy również pracują. W najbliższą sobotę na Stadionie Miejskim odbędzie się zakończenie letniej ligi piłki nożnej. Zapowiada się ładna pogoda i końcowe emocje, dlatego też zapraszamy do kibicowania piłkarzom. Jednak nie samą piłką nożną żyją Nidziczanie. Czeka nas tydzień, taki jak był na hali, tydzień Orlika, gdzie będą gry i zabawy dla dzieci, siatkonoga, piłka nożna na małe bramki, na duże bramki, siatkówka, koszykówka, no i gry i zabawy dla dzieci. Ogólnorozwojowe takie tory przeszkód. Tydzień z Orlikiem rozpocznie się od 13 sierpnia. Na tym jednak nie koniec pomysłów na spędzanie wolnego czasu na terenie gminy Nidzica. W zdrowym ciele zdrowy duch, dlatego organizatorzy przez całe wakacje promują aktywny wypoczynek. Jest taki pomysł, studenci wychowania fizycznego, którzy będą przyszłymi adoptami właśnie zdrowego stylu życia, promocji, będą prowadzili zajęcia dla dzieci. To wszystko będzie właśnie połączone z, będą nam pomagać i organizować wspólnie z nami te wszystkie konkursy i gry, jak i zabawy dla dzieci i młodzieży. 18 i 19 sierpnia odbędzie się plażowy weekend z ZOIS-em przy Jeziorku Miejskim. Na zakończenie wakacji na miłośników skateboardu czeka nie lada atrakcja. Reaktywacja skate zawodów, które odbędą się 26 sierpnia. Nidziccy skateboardziści, Zespół Obsługi Oświaty i Sportu nie mieli problemów z porozumieniem się w tej kwestii. Jedni i drudzy byli otwarci na propozycje. Była się to taka rozmowa, łącznie z tym, że zaproponowali nam nawet przedstawienie urządzeń, czy dokupienie urządzeń. To jest oczywiście sprawa otwarta, bo to jest sprawa budżetu, ale to jest niezwykle cenna inicjatywa i z takich podpowiedzi korzystamy. Więc skatepark otwarty i zawody połączone z takim festynem odbędą się na pewno w sierpniu. Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. Wystarczą pomysłowi ludzie i chęć do współpracy i dobrej zabawy. Jak pokazują mieszkańcy gminy Nidzica, aktywna forma spędzania wolnego czasu przypadła im do gustu.